Witam Państwa serdecznie, z tej strony Krzysztof Kamiński. Pod koniec lipca zakończyła się interwencja produktowa, którą ESMA wprowadziła w zeszłym roku, ograniczająca dźwignię finansową na rynku europejskim. W związku z czym pojawił się projekt Komisji Nadzoru Finansowego wprowadzający klienta doświadczonego i podnoszący dźwignię do poziomu 1 do 100. ESMA skrytykowała ten projekt, jednakże 1 sierpnia KNF zadecydował, że ten projekt będzie wchodził w życie, będzie dotyczył on rynku polskiego. Jak to wygląda w praktyce? O tym będziemy rozmawiać z naszym gościem, pan Paweł Frańczak, managing partner firmy PFLOW. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Panie Pawle, jak pan się odniesie do rozbieżności pomiędzy tym, co powiedziała ESMA, a tym, jak zdecydował postąpić KNF? Znaczy, to jest... Te zdarzenia mają miejsce tak naprawdę w bardzo krótkim odstępie czasu, no bo o tym, że została zaproponowana interwencja produktowa w Polsce, dowiedzieliśmy się z samej opinii ESMY, która została wydana bodajże 31 lipca. Mhm. Zaraz potem, następnego dnia, 1 sierpnia, została wydana interwencja produktowa KNF-u. Te rozbieżności tak naprawdę dotyczą dwóch kwestii. Jedną z kwestii jest zaproponowana przez KNF instytucja, propozycja jakby wyodrębnienia kolejnej kategorii doświadczonego klienta i odmiennie niż to jest w tej propozycji produktowej ESMA, zaproponowanie dla tego klienta wyższej dźwigni. Tym samym w pewnym sensie ta propozycja KNF liberalizuje wymogi ESMA. Zdaniem ESMA, chociaż cała interwencja produktowa KNF-u jest proporcjonalna, to akurat to małe odstępstwo od wcześniejszej interwencji produktowej ESMA jest zdaniem ESMA nieproporcjonalne. Drugą kwestią było ograniczenie jakby zakresu terytorialnego zastosowania tej interwencji produktowej KNF, a mianowicie możliwość stosowania tej interwencji produktowej przez polskich brokerów działających za granicą w przypadku braku lokalnych interwencji produktowych. To zdaniem ESMY też jest rozwiązanie, które jest nieproporcjonalne, nieadekwatne. No i to są te dwie rzeczy, które skrytykowała ESMA w interwencji produktowej KNF-u. Natomiast trzeba zauważyć, że ta opinia ESMY, ta krytyka dotycząca tych dwóch zagadnień jest bardzo zdawkowa. ESMA tak naprawdę nie podaje szczegółowych argumentów, dlaczego takie rozwiązanie zaproponowane przez KNF miało być nieadekwatne i proporcjonalne. Nie podaje powodów swojej krytyki. Tymczasem należy zwrócić uwagę, na co też zwrócił uwagę KNF w swojej interwencji produktowej, że tak drastyczne ograniczenia, jak wprowadziła ESMA, w rzeczywistości prowadzą do tego, że znaczna część inwestorów detalicznych, którzy nie mogą mieć statusu klienta profesjonalnego, a przypomnę, że klientami profesjonalnymi są banki, zakłady ubezpieczeń, firmy inwestycyjne, nie może korzystać z wyższej dźwigni. I ci inwestorzy detaliczni, nie mogąc skorzystać z tej wyższej dźwigni w Unii Europejskiej, wynoszą się za granicę po prostu. Tu mamy case brokerów z Australii, do których znaczna tych część bardziej doświadczonych inwestorów detalicznych, że tak powiem, przepłynęła i korzysta z ich usług. I KNF to zauważył i wprowadził rozwiązanie, które wyodrębnia z tej kategorii klientów detalicznych takich, którzy są bardziej doświadczeni, mają albo różne certyfikaty poświadczające ich wiedzę, kwalifikacje, jak, nie wiem, licencja maklera papierów wartościowych, licencja doradcy inwestycyjnego, czy też tytuł CFA, plus wykazali się odpowiednią ilością transakcji, doświadczeniem takim zdobytym w praktyce w tradingu na instrumentach pochodnych. KNF postanowił wyodrębnić tą kategorię klientów i im jakby umożliwić handlowanie na wyższej dźwigni 1 do 100. No i moim zdaniem to jest rozsądne rozwiązanie. Nie rozumiem też, dlaczego KNF, dlaczego ESMA ma problem z tym, żeby polscy brokerzy działający za granicą
stosowali rozwiązania lokalne, jeżeli są, one są mniej restrykcyjne niż polskie rozwiązanie, niż polska interwencja produktowa. Moim zdaniem ta krytyka ESMA w tym zakresie jest niekonsekwentna i nielogiczna, dlatego że w rzeczywistości polska firma inwestycyjna, która działa za granicą, musiałaby stosować bardziej restrykcyjne rozwiązania ze swojego rodzimego państwa w kraju, w którym inni brokerzy mogliby stosować rozwiązania, na przykład wyższą dźwignię, co od razu pozbawiłoby polskiego brokera w rzeczywistości możliwości konkurowania z firmami inwestycyjnymi działającymi na tym rynku. No ale z racji tego, że ESMA nie przedstawiła prawie żadnego uzasadnienia dla swojej krytyki stanowiska KNF-u, trudno powiedzieć, jaki był rzeczywiście powód tego, że ESMA z taką krytyką wystąpiła. Dlatego też sądzę, że KNF miał rację, jakby utrzymując w mocy te oryginalnie zaproponowane rozwiązania. Podobne rozwiązanie miał cypryjski SISEC, wprowadzając kilka kategorii klienta, również też takie kategorie z możliwością wprowadzenia wyższej dźwigni. Czy myśli pan, że decyzja, która naszego regulatora spowoduje to, że inni regulatorzy z krajów europejskich będą wprowadzali własne rozwiązania? Ciężko powiedzieć. Dużo regulatorów wprowadziło już swoje rozwiązania. Większość z tych rozwiązań jest w rzeczywistości zbieżne z tym, co zrobiła ESMA wcześniej, więc można powiedzieć, że dużo regulatorów z europejskich poszło na łatwiznę. Jeżeli chodzi o Cypr i sam SISEC, no to tak naprawdę do tej pory SISEC nie wprowadził interwencji produktowej lokalnej na terytorium Cypru. Do tej pory ona się nie ukazała, ESMA też nie wydała żadnej opinii na ten temat, więc wygląda na to, że projekt takiej interwencji produktowej nie został przesłany jeszcze do ESMA. Więc najwidoczniej Cypryjczycy jeszcze nad tym pracują. Rzeczywiście były zaproponowane oryginalnie rozwiązania, z tego co wiem, na Cyprze, które też wprowadzały różne, jakby w pewnym sensie odbiegało od rozwiązań ESMA. One były inne niż te polskie wymagania. One w jakiejś części, jeżeli chodzi o mniej doświadczonych inwestorów detalicznych, nawet zaostrzały te wymogi dotyczące chociażby depozytu zabezpieczającego dla klientów detalicznych, a dla bardziej doświadczonych klientów były bardziej liberalne niż rozwiązania ESMA. Natomiast no, jak to w ostateczności będzie wyglądało, to się dopiero dowiemy. Z tego co wiem, to prace nad tym na Cyprze będą trwały jeszcze i możliwe, że będą trwały jeszcze dobrych parę tygodni, z tego co słyszałem. Natomiast należy zwrócić uwagę, że to, co zrobił SISEC, to też zrobił, jakby zaproponował podobne rozwiązanie jak KNF wcześniej, jeszcze zanim wydał lokalną interwencję produktową, a mianowicie w braku lokalnej interwencji produktowej i z uwagi na wykreśnięcie jakby paneuropejskiej interwencji produktowej ESMA, SISEC zwrócił uwagę swoim brokerom, że będzie wymagał, aby przez ten okres, zanim ta lokalna interwencja produktowa się pojawi, żeby oni stosowali się do interwencji produktowej ESMA, która już wygasła. I będzie to działanie w najlepiej pojętym interesie klienta, więc i tak do tego czasu wydania lokalnej interwencji produktowej cypryjscy brokerzy będą stosowali się do tej już wygaśniętej interwencji produktowej ESMA. A wracając do Polski, w świetle obowiązujących tutaj przepisów KNF, od kiedy polskie domy maklerskie będą mogły oferować wyższą dźwignię finansową klientom, jak również uznawać ich przez to za klientów doświadczonych? No. Interwencja produktowa, z tego co wiem, została opublikowana w dzienniku urzędowym KNF-u 1 sierpnia i zgodnie z samą interwencją weszła w życie w dniu następującym po dniu publikacji. Czyli więc de facto już polscy brokerzy mogą takich klientów detalicznych
Już polscy brokerzy mogą niektórym swoim klientom detalicznym nadawać status klientów doświadczonych zgodnie z lokalną interwencją produktową. No ale oczywiście no, trzeba spełnić te warunki, które też, no, no, one są rozsądne, no, są rygorystyczne, ale też są rozsądne. Tam zarówno była mowa odnośnie doświadczenia klienta, jak również posiadanej wiedzy, ponieważ było powiedziane, że może na przykład mieć określony certyfikat, czy to maklera papierów wartościowych, bądź też studia kierunkowe. No i oczywiście tam też wspomniane właśnie przeze mnie wcześniej doświadczenie, czyli że tutaj określone znaczy zdobyte wcześniej. To są ciekawe kryteria, przemyślane, jak się wydaje. One, chociażby nawet kryterium doświadczenia, jeżeli chodzi o ilość zawieranych transakcji, one tam są trzy warianty, one przewidują różny wolumen transakcji w danym okresie, różną ilość transakcji uwzględniając różne specyficzne sytuacje, które się mogą wydarzyć, dając w pewnym sensie i klientom, i brokerom tutaj duże pole do działania, ale z drugiej strony, co mnie też cieszy i wydaje mi się, że cieszy brokerów, że te wytyczne są dosyć precyzyjne. Czy dają jasny taki roadmap, jak w jaki sposób dom maklerski powinien przeprowadzić ten proces. Czyli plusem na przykład jest to, że nieuznany jest za klienta doświadczonego ktoś, na przykład raz otworzył pozycję wielkości na przykład miliona euro i zamknął za chwilę pozycję, no i on może pokazać, że on jest doświadczonym klientem, ponieważ on tutaj miał taką transakcję, tylko jest określony też wymóg, ile oczywiście musiało to mieć, ile razy musiało to mieć miejsce. Nie, no jasne, no zależy jakby z czyjej perspektywy to jest plusem, no bo pewnie znajdą się i klienci, którzy będą narzekali na to, że właśnie oni przecież zawarli transakcję o takim wysokim nominale, więc oni de facto powinni zostać uznani za klientów doświadczonych, no ale w praktyce wiemy, że na tym rynku trzeba trochę podhandlować, żeby zrozumieć, jak te instrumenty działają. Oczywiście. Jakby zanotować zyski, ponieść straty, zrozumieć, jakie jest ryzyko. Wydaje mi się, że ta ilość transakcji i ten wolumen pozwala na to, żeby ten klient już zrozumiał, jak ten rynek działa. Wyrobił sobie zdanie na temat tego, jak te instrumenty funkcjonują, jak wygląda poziom ryzyka na tym rynku. No i dalej podjął już świadomą decyzję dotyczącą dalszego handlu. A tutaj w świetle nowych przepisów, czy brokerzy, też domy maklerskie z Polski, funkcjonujące właśnie na tym terenie, czy będą mogły na przykład oferować wyższą dźwignię finansową i uznawać za klientów doświadczonych tylko i wyłącznie polskich rezydentów, czy na przykład jeżeli polski broker, czy też dom maklerski funkcjonuje na przykład w Niemczech, to tam również będzie mógł tak klasyfikować klientów? Jak to wygląda? Co do zasady, jeżeli polski dom maklerski działa za granicą, to zgodnie z tą interwencją produktową, on powinien stosować tą interwencję produktową tylko i wyłącznie w przypadku braku lokalnej interwencji produktowej. Wtedy zgodnie z samą interwencją, polski dom maklerski ma obowiązek stosowania naszą interwencję produktową, polską interwencję produktową. Z drugiej strony w samej interwencji produktowej jest przepis, który mówi o tym, że status klienta doświadczonego można nadać tylko klientowi, który jest rezydentem Polski. Więc de facto, nawet jeżeli na miejscu nie ma lokalnej interwencji produktowej, a dom maklerski chce stosować polską interwencję produktową, no to nie może zagranicznego klienta, nie może takiemu klientowi nadać statusu klienta doświadczonego. Co w rzeczywistości sprowadza się do tego, że w sumie za granicą tak naprawdę polskie domy maklerskie stosują polską interwencję produktową w kształcie, w którym ona jest zbieżna z wcześniejszą interwencją ESMA. Więc ta możliwość nadawania dźwigni, ona jest dla polskich domów maklerskich w pewnym sensie ograniczona tylko dla polskich rezydentów. A co w takim razie z zagranicznymi firmami inwestycyjnymi, które działają w Polsce na zasadzie unijnego paszportowania usług? Czy podlegają one decyzjom KNF i mogą oferować
Lewar 1-100 Polakom, czy też oni, czy dla nich jest wiążąca decyzja regularnego, ich jakby rodzimego regulatora? Tu trzeba rozróżnić, na jakiej zasadzie te firmy inwestycyjne działają w Polsce. Czy one działają na zasadzie cross-border? Czy one są fizycznie obecne w Polsce? Czy otworzyły tutaj oddział i paszportowały do KNF-u oddział? Jak wiadomo, są dwa typy paszportu i różna jest obecność tych zagranicznych firm z Unii Europejskiej w Polsce. Sama interwencja produktowa tego w pełni nie reguluje. Tutaj mają zastosowanie ogólne zasady dotyczące obowiązywania przepisów dotyczących działalności maklerskiej w takich relacjach transgranicznych. Na pewno firma inwestycyjna, która działa tutaj za pośrednictwem oddziału, z uwagi na same regulacje dyrektywy MiFID, ona jest zobowiązana do, jeżeli chodzi o takie zasady świadczenia usług maklerskich wobec klientów, stosować się do regulacji mających zastosowanie w Polsce. Więc na pewno taka firma inwestycyjna będzie stosowała w Polsce lokalną, będzie musiała stosować w Polsce lokalną interwencję produktową. Jeżeli chodzi o domy maklerskie działające na zasadzie cross-border, to pewnie tutaj jest to trochę bardziej skomplikowane, dlatego że te podmioty co do zasady podlegają wymogom rodzimego regulatora. Natomiast należy zwrócić uwagę, że we wszystkich krajach de facto tych, z których jest świadczony biznes obrotu instrumentami typu CFD, już zostały podjęte lokalne interwencje produktowe, więc na przykład broker działający z Cypru w Polsce na zasadzie cross-border już będzie stosował interwencję produktową ESMA, jak wiadomo, przepraszam, SAISEC. Jak wiadomo, SAISEC nakazał swoim brokerom do czasu wprowadzenia lokalnej interwencji produktowej stosowanie interwencji produktowej ESMA, tej, która już wygasła. Więc tak naprawdę broker z Cypru działający w Polsce będzie w gorszej sytuacji jak polskie domy maklerskie oferujące swoje produkty polskim rezydentom, bo będzie musiał stosować niższy poziom dźwigni, nie będzie mógł stosować, nie będzie mógł nadawać klientom statusu klienta doświadczonego, tak jak polskie domy maklerskie. Tak, ale to było powiedziane, że te, które funkcjonują na zasadzie oddziału, będą mogły stosować... Tak, te, które będą funkcjonowały na zasadzie oddziału, będą, mogły, będą musiały stosować polskie wymogi regulacyjne, tym samym będą mogły nadawać klientom status klienta doświadczonego. Czyli... Ja w tym drugim punkcie mówiłem o brokerach, którzy działają w Polsce na zasadzie cross-border, czyli na zasadzie transgranicznej, czyli nie posiadają oddziału w Polsce, tylko poszpartowały zamiar prowadzenia działalności w Polsce, działalności maklerskiej na zasadzie swobody świadczenia usług. De facto wykonują swoją działalność z Cypru, zdalnie pozyskując klientów i obsługując polskich klientów z Cypru. A czy to mogłoby w tym momencie zachęcić tych wszystkich brokerów, którzy właśnie działają na zasadzie tej transgranicznej do otwierania oddziałów w naszym kraju? Ciężko powiedzieć, no jakby do tej pory nie rozmawialiśmy na temat tego, w jaki, jak sama możliwość uznawania przez brokerów niektórych klientów detalicznych jako klientów doświadczonych i oferowania im wyższej dźwigni, jaki to będzie miało przełożenie na obroty i na realny biznes. W sensie takim, w jaki sposób brokerzy i klienci na tym skorzystają. To zawsze będzie decyzja biznesowa. No wiadomo, że jakby możliwość zaoferowania niektórym klientom wyższej dźwigni, ona może się przełożyć na wyższe obroty. Natomiast założenie oddziału też zawsze wiąże się z jakimiś kosztami, zarówno regulacyjnymi, jak i finansowymi. Ostateczności to się zawsze sprowadza do kosztów. No i to zawsze trzeba zważyć jakby te dwa czynniki. Na pewno polski rynek jest duży. No i część brokerów z uwagi na tą możliwość klasyfikowania klientów jako klientów doświadczonych w Polsce może chcieć otworzyć w Polsce oddział. W zeszłym roku, po tym jak tylko się pojawiła interwencja produktowa paneuropejskiego regulatora ESMA, część naszych klientów wyruszyła, można powiedzieć, w podróż, w cudzysłowie oczywiście, zakładając rachunki daleko poza Europą
często trafiali do Australii. Czy tutaj myślisz, że to mogłoby zachęcić ich na powrót i tutaj jeszcze raz jakby otwierać rachunki w polskim domu maklerskim, kiedy mają możliwość korzystania z wyższej dźwigni? Myślę, że zdecydowanie tak. Na pewno to nie było tak, że każdy pierwszy lepszy klient, który handlował na instrumentach typu CFD, przeniósł się do Australii. Bardziej zakładam, że byli to klienci, którzy jakby regularnie tradują na tych instrumentach, inwestują trochę więcej swoich środków w to, więc zakładałbym też, że są to klienci, którzy mają bardzo dużą szansę na to, żeby uzyskać status tego klienta doświadczonego. Więc potencjalnie już to jest jakaś zachęta do tego, żeby się przenieść do Polski. Na pewno realizacja swoich inwestycji z brokerem australijskim wiąże się z szeregiem jakby barier, zaczynając od bariery językowej, po barierę regulacyjną, możliwość dochodzenia roszczeń, sama kwestia przesyłania środków do Australii, kosztów z tym związanych, potem wypłacania tych środków, podatki ITP. Myślę, że jeżeli tacy klienci będą mieli możliwość skorzystania z tego statusu klienta doświadczonego, to pewnie duża część z nich zastanowi się nad tym, żeby jednak wrócić ze swoimi inwestycjami do polskich domów maklerskich. Co wyjdzie dobrze na dobre i branży, i jakby kwestii zaufania w ogóle inwestorów do rynku finansowego, także rynku OTC w Polsce. Jednym z wymogów uzyskania statusu klienta doświadczonego jest odbycie 50 godzin szkoleń, które następnie są też potwierdzone określonym certyfikatem. Natomiast sam KNF nie jest jakby do końca precyzyjny w tym, kto może wydawać tego typu certyfikaty. Jak to pan widzi w tej kwestii ogólnie organizacji szkoleń i wydawania tych certyfikatów? Znaczy, rzeczywiście KNF nie precyzuje, kto może przeprowadzać te szkolenia. Zdaje się, że ta interwencja produktowa mówi o właściwym podmiocie. Wydaje mi się, że nic nie stoi na przeszkodzie temu, żeby to był dom maklerski. Pewnie to będzie też coś, co będzie wyjaśniane przez środowisko domów maklerskich z KNF-em jeszcze, żeby tutaj jakby nie było wątpliwości. Natomiast niezależnie od tego, czy będą robiły to domy maklerskie, czy będą to robiły niezależne firmy szkoleniowe, no to ja widzę tutaj duży plus. Raz, że jakby mocno to wpłynie na jakby poziom edukacji w ogóle klientów rynku maklerskiego w Polsce, że będzie to taki dodatkowy boost jakby i dla firm szkoleniowych, i dla klientów, żeby jednak tą wiedzę zdobywać. Więc myślę, że będziemy mieli do czynienia ze wzrostem w ogóle świadomości i wiedzy, jeżeli chodzi o inwestowanie w instrumenty finansowe w Polsce, w efekcie tego. No a dwa, że no jest to jakiś nowy rodzący się też biznes, więc jakby no, domy maklerskie będą chciały przeprowadzić też szkolenie, jak zakładam, chociażby, żeby jakby udrożnić ten kanał pozyskiwania klientów detalicznych i klasyfikowania ich jako klientów doświadczonych. No a firmy szkoleniowe pewnie będą proponowały swoje szkolenia klientom detalicznym odpłatnie, po to, żeby ci klienci potem mogli się pochwalić takim certyfikatem w firmie inwestycyjnej. Więc jest to pewnie też jakieś pole do tego, żeby się w Polsce urodził albo rozwinął bardziej biznes szkoleniowy w tym zakresie. Chociaż on i tak funkcjonuje, on już istnieje, ale mam wrażenie, że kiedyś było tego więcej. Jednak. No to akurat też, nie wiem, czy też nie wynika z tego, że ludzie stali się bardziej świadomi, ponieważ kiedyś jak rynek dopiero się tworzył, właściwie też, nie chcę tutaj podawać konkretnych nazwisk, ale jeszcze pamiętamy tak sprzed kilku lat, pojawiła się jakaś znana postać właśnie gdzieś z Anglii, która przyjechała do Polski i prowadziła szkolenie o tym, mówiąc właśnie jak to wyszkoliła ilu traderów, jak ci ludzie, prawda, zarabiają, że tam gdzieś jeszcze istnieje jakaś wioska traderów, którą gdzieś w Afryce czy gdzieś indziej, którą stworzył, także to już tak trochę nieco o śmieszność się ograniczyło.
zdecydowanie. To oczywiście, żebym tutaj cokolwiek zarzucał komukolwiek, bo oczywiście na pewno sporo z nich to ma ogromną wiedzę, ogromne doświadczenie i fajnie, że się dzielą z ludźmi, nawet jeżeli robią to odpłatnie. Natomiast jakby też część właściwie, jak zaczęło opowiadać różne historie, ile pieniędzy nie zarobili na rynku, to trochę się też o śmieszność ocierało w pewnym momencie. Natomiast jakby tutaj wracając już do samego meritum, czy w pańskiej opinii, czy decyzja KNF jest to słuszny krok, jeżeli chodzi o regulację rynku OTC? Czy może tutaj widzi pan jakieś takie obszary, które urząd również powinien wziąć pod uwagę? Znaczy, moim zdaniem jest to bardzo słuszny krok. Jakby gratuluję i cieszę się, że KNF w dużej mierze zrozumiał oczekiwania branży maklerskiej i w praktyce zastosował taką zasadę proporcjonalności, biorąc pod uwagę lokalne uwarunkowania, że to nie jest tak zawsze, że my musimy stosować się do regulacji unijnych i powtarzać je jeden do jednego, że w tym przypadku rzeczywiście został wzięty pod uwagę interes lokalnych firm inwestycyjnych i został, że tak powiem, taki balans znaleziony pomiędzy ochroną inwestora, a jednocześnie specyfiką polskiego rynku. Myślę, że bardzo duża zasługa w tym pewnie nowego kierownictwa KNF-u i tu mówię od stanowisk dyrektorskich po aż samego przewodniczącego, zrozumienie dla samego rynku. Na pewno duża rola w tym też firm inwestycyjnych, branży, poszczególnych domów maklerskich, które przez parę lat już dobrych działają, żeby tą świadomość dotyczącą tego rynku podwyższać wśród decydentów, zarówno w KNF-ie, jak i w Ministerstwie Finansów, jak i w innych u innych decision makerów. Duża rola w tym Izby Domów Maklerskich. Czy to jest jedyne, co można zrobić? No pewnie nie, pewnie można jeszcze wiele innych rzeczy zrobić, natomiast na pewno to jest krok w dobrą stronę. Jest szereg barier, które ogranicza funkcjonowanie firm inwestycyjnych, już nie związanych typowo z samą ofertą produktową, ale z różnymi kosztami też związanymi z unijnymi regulacjami, które są nieproporcjonalne do skali prowadzenia działalności maklerskiej w Polsce. Nie wiem, wymogi dotyczące wymogów kapitałowych, adekwatności kapitałowej, wymogi dotyczące outsourcingu. Środowisko domów maklerskich wielokrotnie zwracało uwagę na te bariery, pokazywało, w jaki sposób łatwo można byłoby je usunąć. Dużo zostało zrobione, ale moim zdaniem dużo jeszcze można zrobić, natomiast no, na pewno ta decyzja KNF-u to było takie bardzo pozytywne zaskoczenie dla wszystkich. Mhm. Dziękuję bardzo, panie Pawle, za tę rozmowę. Moim państwa gościem był Paweł Frańczak, managing partner w firmie PF Law. Dziękujemy za rozmowę. To był program Okiem Eksperta, Krzysztof Kamiński. Dziękuję za uwagę.